Rekordowa liczba wniosków i rekordowa kasa na ich realizację. Do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego radomianie zgłosili aż 545 projektów, a na ich realizację miasto zabezpieczy w przyszłorocznym budżecie 6 200 000 zł. Te projekty są bardzo różnorodne. Z jednej strony poprawa bezpieczeństwa, poprawa infrastruktury, z drugiej strony poprawa estetyki w najbliższym otoczeniu, bo to jest też duża część projektów, zagospodarowanie bardzo lokalnych miejsc, ale też są projekty kulturalne, są projekty, które być może jeśli uda się je zrealizować, to wniosą nie tylko taki trwały ślad materialny, ale też w tej przestrzeni kulturalnej się odbiją. Także ja zachęcam, ta lista jeszcze niezweryfikowanych projektów już wisi na stronie radom.pl, także można je sobie przejrzeć. Trwają prace zespołu opiniującego, który analizuje wszystkie projekty zgłoszone przez mieszkańców do budżetu obywatelskiego 2021. Wyboru najciekawszych z nich radomianie dokonają pomiędzy 31 sierpnia a 20 września. Radomianie widzą to, co udało się z budżetu obywatelskiego wykonać. Widzą te drobne inwestycje, widzą te imprezy, w których mogą brać udział. Mogą wypożyczać chociażby książki w bibliotece dzięki temu, że sami na to głosowali. Więc to widać, że głosowanie przekłada się na rzeczywistość i dzięki temu radomianie coraz chętniej składają projekty do budżetu. Lista zwycięskich projektów zostanie opublikowana do 18 października.